wszystkich Państwa w zabytkowych murach Pałacu Anny Wazówny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodnicy. Szczególnie gorąco witam pary jubilatów przybyłe na dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, jest to dla nas wielki honor i zaszczyt, że możemy Państwa gościć w najbardziej okazałym budynku reprezentacyjnym naszego miasta z okazji Waszego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Bardzo się cieszę, że możemy wreszcie się po tak długim okresie spotkać, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie, żeby powspominać minione lata, jak również wymienić refleksje. Drodzy Państwo, w tradycji polskiej Złote Gody to jubileusz, który obchodzi się w sposób szczególny i uroczysty. To za sprawą tego jubileuszu patrzymy dzisiaj na Państwa z podziwem i pochylamy z szacunkiem przed Państwem głowy. Drodzy Państwo, to, że jesteście z nami, to świadczy o tym, że wbrew przeciwnościom losu dotrzymaliście tej przysięgi małżeńskiej. Mówią, że nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wytrwać. Państwo tego dokonaliście, z czego z całego serca serdecznie gratuluję. Drodzy Państwo, 50 lat pożycia małżeńskiego to również dowód na Waszą miłość i wzajemne zrozumienie. W trosce o codzienne życie, o chleb, o wychowanie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, o wykształcenie dzieci poświęciliście Państwo najlepsze lata swojego małżeństwa. 50 lat wspólnego małżeństwa to też ważne wydarzenia. Zapewne one były smutne i radosne. To czas wyrzeczeń i kompromisów. Drodzy Państwo, ale to spaja tylko więzi małżeńskie i powoduje to, że żyje nam się lepiej. Za te wszystkie osiągnięcia pozwólcie Państwo, że jeszcze raz serdecznie pogratuluję i z całego serca życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia. Drodzy jubilaci, w zdrowiu żyjcie nam jeszcze wiele, wiele długich lat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym otrzymali Państwo Bożena i Antoni Adelman. Państwo Urszula i Stefan Anzel. Państwo Marianna i Klemens Badzią. Państwo Alfreda i Sylwester Biernawcy. Państwo Ewa i Edward Blank. Państwo Barbara i Ryszard Kurmanowicz. Państwo Irena i Jan Głowaccy. Państwo Halina i Władysław Grabowski. Państwo Astrida i Andrzej Jackiewicz. Państwo Wiesława i Andrzej Kaszyńscy. Państwo Bernadeta i Edmund Kopysteccy. Barbara i Ryszard Kownaccy. Państwo Helena i Franciszek Blaskowscy. Pani Blaskowska reprezentuje męża w dniu dzisiejszym. Państwo Krystyna i Stanisław Momot. Państwo Teresa i Wojciech Mączkowscy. Państwo Krystyna i Zdzisław Sosińscy. Państwo Jadwiga i Stefan Kreder. Państwo Urszula i Jerzy Czarkowscy. Państwo Maria i Józef Kotowscy. I Państwo Teresa i Edmund Siemionkowski. Thank you.
Państwo, czy mogę wyłączyć,
Proszę bardzo, będzie chciał numerować. No zobacz, mam nadzieję. No miejmy taką nadzieję, no. Rzeczy na lato robili. Wszystkiego dobrego. Pozwólcie Państwo, że dołączę się do życzeń Pania Kierunku. Serdecznie gratuluję tego święta. Thank you.